just wanna run it up. Yeah. Elo, elo, 520. Witajcie na vlogu Fit Lovers. Moi drodzy, jesteśmy w RODOS po raz trzeci w swoim życiu. Jest pięknie, jest słonecznie, jest tak jak się tego spodziewaliśmy, a może trochę bardziej. Bo temperatura jest po prostu... Dobra, przejdź do konkretów. Bo Mela ma dziś urodziny. Tak, mam też urodziny, tak, by the way. Ale ja chciałam powiedzieć o temperaturze, bo jest too hot to handle. To sobie właśnie uświadomiłam, że my nigdy nie byliśmy na wakacje, podczas wakacji takich lipiec-sierpień. My nigdzie zazwyczaj nie wyjeżdżaliśmy. Zawsze to robiliśmy czerwiec, wrzesień, maj, albo już w ogóle zimą, żeby właśnie odetchnąć od zimna. Pierwszy raz jesteśmy w lipcu w Grecji i naprawdę jest taki zniewalający ukrop, jest 35-34 stopnie. No, troszkę ciężko funkcjonować, ale chyba nie ma co narzekać. Matis, zrób skok na dobre rozpoczęcie vloga. A nie było? To było za mało, to musi być saltito, saltito. Ty, zrób. Ty masz rodzinę. Co? What the fuck? Urodzinki! Twoje życie zmieniło się wraz z twoimi włosami, z tego co widzę. A, właśnie, gdzieś jak miałam włosy. Cały czas skakuje, robi wszystko od razu. Z trzech wyjazdów. Proszę, napiszcie, może to zauważyliście. Nie. Pamela. Nie, no nie rób, proszę cię. Nie, naprawdę, Pamela, ja się trzęsę ze strachu. O Jezu! O Jezu! Co się wydarzy? Ej, ty byłaś głową chyba centymetr od tego, co? Moi drodzy, to było urodzinowe salto dla was, także zapraszam z nami na wycieczkę z porodu. Tym razem na RODOS też jesteśmy większą ekipą, jest z nami Kryl, do tego jutro przyjeżdża Afaf and Jack. Pamiętacie ich, znacie ich. W sumie to są tak naprawdę znajomi, z którymi zwiedziliśmy najwięcej krajów, bo często my się łapiemy po prostu w podróży. Oni są mega travel i wszędzie są na całym świecie. Jak my gdzieś jesteśmy, to do nich dzwonimy i często jest tak, że oni dolatują, więc to jest mega ciekawa znajomość naprawdę. Zawsze w jakimś innym kraju. No, ale nie o tym. Pomyślałam, że zrobię home tour, bo zawsze jesteście tego ciekawi. Co prawda, to jest ten sam hotel, w którym już byliśmy poprzednio, Atrium Palace. Będziemy się za 3 dni też przenosić do Atrium Platinum, tego bliżej centrum, bo teraz zmieniliśmy nasz styl podróżowania i robimy sobie zazwyczaj tak, że jesteśmy 3 dni w jednym hotelu, 3 dni w drugim i generalnie bardziej takie objazdowe klimaty, bo zawsze można więcej zobaczyć, no, niż siedząc na przykład 7 dni w jednym hotelu i mieć jedną bazę wyjazdową. W każdym razie, tak wygląda nasz pokój. To jest taki pokój z wyjściem na basen. Wydaje mi się, że coś tu musieli odnawiać, bo w tamtym roku to tak nie wyglądało. Wydaje mi się, że tu jest naprawdę dużo, dużo ładniej. Widzicie, jest dość spory, jest dużo miejsca, można się rozsiadać. Tutaj jeszcze urodzinowo dostaliśmy takie przekąski. I tutaj jest wejście na basen. Let's go! Więc można to w sumie nazwać taką garden villą, bo z tego basenu to jest tylko basen do tego pokoju. Wychodzi się na ogród i już tam za tym ogrodem kawałeczek jest morze. Także naprawdę super przyjemnie, a teraz idę się trochę podszykować. Gotowa na twój prezent urodzinowy? Co? How will I know? To jest taki grecki tancerz, on jeszcze nie ogarnia. A właśnie chciałam wam powiedzieć, że idę się szykować, bo czuję, że Mateusz coś wymyślił. Ja go prosiłam, że mówię, Mateusz, naprawdę, nie musimy nic robić, proszę, nie rób żadnych niespodzianek, mnie to stresuje. I tak jesteśmy w Grecji, super prezent na urodziny, ale ja widzę, że on od rana jakieś telefony, to ja się pytam, kto to, no, także ja czuję, że coś będzie. Mateusz, co mówiłaś? Co nagrywałaś? Nic. Powiedziałam, że się szykuję, bo dzisiaj są moje urodziny i muszę być piękniusia. Coś mówiłaś jeszcze. Pierdziele, z tą Pamelą, ona zawsze wszystko ogarnia. Ja teraz sketchy musiałem szybciutko wyjść z domu na spotkanie tutaj z ogarniaczem z hotelu, bo planuję rzeczywiście coś na wieczór. Ja jeszcze nie wiem, jak to do końca wyjdzie, a Pamela już
podejrzewa, ja nie wiem. Hi, nice to meet you. We are preparing something really beautiful, something like a romantic picnic. It's our first time to organize something like this. Ja pierdzielę, ale się jaram. Jak to wyjdzie? 8:30, wspaniały zachód słońca, piknik. No, myślę, że Pamelce się spodoba. Jakoś tak od lat zawsze stresuję się tymi prezentami dla Pameli, ale dzisiaj to może naprawdę dobrze wyglądać. Zachód słońca, kolorki takie. Wiecie, jakie są kolory przy zachodzie słońca, nie? No, to do tego piknik. Puść mnie do domu. Dzięki. Dzień dobry, witam. Gdzie pan był? Nieważne. Cześć, Klaudia. Siemano. Mi 100 lat śpiewa. To nie jest normalne. Subskrybujcie. Dobra, umówmy się, każdy chce już zobaczyć niespodziankę i oczywiście reakcję Pameli. I ja również byłem niesamowicie niecierpliwy, nie mogłem się doczekać. No ale wiecie, przygotowania trwają, trzeba sobie jakoś poradzić, dlatego pozwólcie, że zabiorę was na małą, ale energiczną przejażdżkę po RODOS. I can smell the smoke from the bacon. Let's go, see the sun shining from the windows. And who we got here? Okay. Dołączyła Afa. Przyjechaliśmy na miejscówkę do skoków z klifu i okazało się, że tutaj są fani właśnie kanału Jacka z Izraela i czekają na pokaz skoku. Zaczynamy najpierw mały klifek na rozgrzewkę, mini skałka. Namówili ich, żeby poszli na jakiś wysoki klif tutaj na samym rogu. Niestety można tam się dostać tylko płynąc, więc my tutaj zostaniemy z Afa. El Mariato! Westra! Something! I don't know! Polish! Pozdrawiam! USA, okay? Chciałam was pozdrowić, ale zapomniałam, zestresowałaś. Na szczęście wpadliśmy na świetny pomysł, żeby wziąć samochodzik. Hop, chłopaki się trochę napedałują, ale jesteśmy już bliżej. I możemy też sobie popatrzeć. Tak, El Wariato. El Wariato! Jesteś El Wariato? Matys się już spina. To miały być wakacje, a tu znowu musimy się stresować. Wdrapali się na kolejny klif i będą skakać. No cóż, no takie mamy życie. Takich wybrałeś. Teraz już zaczynają się challenge. Jack powiedział Mateuszowi, że jak zrobi podwójne salto z takiego małego klifu tutaj, to dostanie do podwójne, bo według niego jest to niewykonalne. No way! Niestety. No way! No, powiem wam, że to wygląda świetnie. Cała ekipa jest już na miejscu. Chcieliśmy spróbować sportów wodnych, ale dzisiaj naprawdę łeb urywa. Nie wiem, czy cokolwiek uda nam się. Yeah, we about to send it out on the jet ski. That's about to be wild. About to hit some thick waves. You know what? I'm the new Pamela and Matt, and we're the American fit lovers. 100 push-ups, 100 squats. Let's go. Wait, you first. Yeah. Come on, you go. I'm not Matt, you know. White snow, red sky, reach up, so high. Blue eyes, be quiet.
$10 El Variato. Także jeśli chcecie takie okularki do pływania na windzie, jet ski, czy na jakimkolwiek sporcie wodnym, to kupcie sobie na elvariato.com, a taką gumeczkę pan tam da. Jeśli Pamela straciła głowę na samych skuterach wodnych, to co dopiero będzie, jak zobaczy, co dla niej przygotowałam na wieczór? I'm scared. Wybierz sobie jakiś ulubiony kolor. Mówiłam wam, że on kombinuje, ale ja jestem ustrojona. Ten no bo ci powiedziałam, żebyś się ustroiła, to ci się ustroiła. Już wcześniej powiedziałam, widzą, że wiem, że kombinujesz. Ja czuję, że coś będzie. Moja droga, zawiąż sobie oczy. Ale na okulary, bo mi się tusz rozmarzy. Nawet nie widzę stawianych kroków. Co się dzieje? Co się dzieje? I tak nie widzę, jestem taka uczciwa, że sobie zawiązam, żeby nic nie widzieć. Też czuję się, Matys. Chodź, nic się nie stresuj. A masz jakiekolwiek podejrzenia? Coś czy nic? Moim podejrzeniem jest duży stres. A wiesz, co jest najśmieszniejsze? Śmieszne jest to, że moja mama dzisiaj też ma urodziny, zadzwoniła do restauracji, żeby tam zapłacić za kolację i ich zaprosić zarezerwować stolik. No ale jej o tym powiedziałam, że to tak jest, żeby tam się stawili i tyle. I ona już się stresowała. A ja się zniesiłam. Czy to jest takie stresujące, że się postawić w restauracji, zjeść, podziękować i żyć? A teraz sama robię takie rzeczy. Jezu, ktoś tam gra. Mieliście kiedyś taki moment w życiu, w którym czas się zatrzymał? To był właśnie taki moment. Wow, jaki fajny fan! Together and be alright. Pamela, myślisz ty. Tak musisz do przodu. Szar! Wszyscy ludzie tu sobie patrzą! Myślałeś, że nikogo nie ma. Matys! No pięknie, zapraszam, siadaj i baw się. Dobry, zapraszam Państwa, obserwuję. Mateusz! 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 Usiądź. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Dziękuję. Podoba? Możemy ślub od razu. Jest taki ślub. Mniej stresu. Już będzie za nami. Szybko ślub. Kto ma obrączki? Przecież tak pięknie to wygląda. Tu jest napisane Pamela's birthday. Jezus, to jest ustawiane. To jest ustawione.
Ej, naprawdę to wygląda jak w jakimś filmie, taki no. opór, nie? Jakby to powiedzieć, to jest niemożliwe. Jest komedia romantyczna. No, ale to, jak, tak wiesz, śpiewa jak jakiś Hawaja. Gościu ma gitarę. I love is all you need. I love is all you need. 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 Nie spodziewałem się, że to będzie. Ludzie na bank tak myślą, dobrze, że się oświadczysz. Pamela? Wy nie widzicie, ale tu. Wiem, że już chwila tu minęła. To się trochę przedawniło. Czy wyjdziesz za mnie i od teraz mamy jeszcze rok? Okej. Okay. She said yes! Stick fire! Happy birthday to you! Happy birthday, dear Pamela. Happy birthday to you. Brawo! Jedzcie i subskrybujcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciasto z urodzin Pameli. I nie pożałujecie.